Alo. Salut. Sunt eu un haiduc. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo. Alo. Sunt eu Picasso. Ți-am dat bip și sunt voinic. Dar să știi, nu-ți ceră nimic. Ale pierdonie! Pleci, dar nume, nume ei. Nume, nume ei. Nume, nume, nume ei. Chipul tău și dragostea din ei. Mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar nume, nume ei. Nume, nume ei. Siemanderos, z tej strony Bolkowski, oczywiście kolejny blok przekłania, Germoksyn, Oreczka. Niestety, no teraz jak wiecie, na Małorki sporo tego było na wiosnę, dlatego też, no, innych tras póki co nie ma, z pługami ciągniki się nie rozstają. Ja jedynie zmieniam sobie czwóreczki, jak widzicie, do hymnu chłopaki prowadzą, Piotr już ładnie na górze sobie stoi. Chciałem od początku samego nagrać vloga, dzisiaj był taki zapierdziej poogarniać wszystko z rana, że nie było kiedy, więc wybaczcie, dzisiaj będzie krótszy vlog, może tylko nagram sobie mniej więcej, chcę coś innego, aby wyglądało to, co głównie czwórką sobie robię, czyli gdzieś te wykończenia, coś w tym stylu, także bez zbędnego gadania. No to sobie wykańczamy, jak widzicie. Dzisiaj jest piąteczkę, no oczywiście poramy od rana, więc Przemek jest w szkole. Franek pewnie ze mną będzie sobie wykańczał. Wiem, że dwa vlogi z Orki pod rząd, no nic ciekawego. Zamieszanie. Generalnie pole możecie kojarzyć z talerzowania, z filmiku z talerzowania, gdzie nagrywałem sobie. To jest właśnie tutaj. Do Orki już nam niedużo zostało, z racji tego, że są to już praktycznie ostatnie pola. Jedno zostaje pod grykę, ale jest za mokro i tak, i na grykę to jeszcze czas, żeby orać. Jest jedno pole ranco. O, bardzo fajna pogoda dzisiaj do Orki. O, sąsiad z bronami wpadł. No, pogoda jest, trzeba bronować, bo zaczyna szybko schnąć. Ostatnie dni, oprócz niej zań wczoraj, bo to była totalna masakra. Tak żałowałem, że nie wziąłem sobie kamery. Bo to jakie anomalia pogotowe były? Dobry, to się w głowie nie mieści. Czekajcie, wyrównamy to sobie, bo chłopaki, że mieli łatwiej później z tamtymi pukami. Zaczęło się piździawą, taką, że głowa mała. Myślałem, że łeb urwie. Później nawóz z nieba w postaci gradu. I to dosyć sporo. Przez około godzinę. Tak sobie cały czas przepadywało. Tak, by później zakończyć się to słońcem i nagle przyszła taka śnieżyca, że nie było kuźwa nic widać i zrobiło się 5 minut 10 biało. Ale generalnie opady śniegu zakończyły się słońcem i tym, że stopniało 2 minuty praktycznie. Także no wczoraj naprawdę fajny film by był, fajne też pole, bo oraliśmy sobie pod kukurydzę. Nie często sobie tak oramy, ale to było na usługach. Dobra, mamy wyrównane. Niezły skos tu jest. Bo też mówicie czasami, że za bardzo kontruje kołami. Wierzcie, że wszyscy to robią i nie da się inaczej, żeby nie wyciągło z bruzdy przy takim skosie. Więc u nas prawdopodobnie od jutra widzę, że ma warsztat, wymieniają są poduszki, bo jak pamiętacie, to impreza w ciągniku była pod koniec tamtego sezonu, jak się bronowało, nie dało się wysiedzieć na piachu, poduszki od kabiny poszły i no niekomfortowo się jeździ, dlatego też od rana prawdopodobnie odepniemy go jutro od pługa, zapniemy go brony. Dzisiaj musiałem wymienić sobie traktor, bo jednak ten żół mi się przydaje momentami. Wczoraj właśnie po tej kukurydze, no dobrze szło orać, więc nie musiałem, no kurwa, tu jest postres. O, tak myślę, że pionowo kamera była ustawiona. Pan Boga, już kolejne pole zaczął i większość rolników mają takie brony. Sporo szafują. Bo jakby to kultywatorować, trzeba było wszystko kultrować, agregatować, uprawiać, jak to każdy inaczej nazywa u siebie. To by było naprawdę przekichane. Full
ja swoją przygodę mocniej zaczynałem z Ultrem właśnie. Ultra teraz praktycznie używamy tylko w takich miejscach jak skrajniaki, gdzie jest wyjeżdżony za bardzo, wiecie, kołami, gdzieś tam przy nawrotach, gdzieś jakieś górki, gdzie duża glina, gdzie nie szło orać. Reszta jest uprawiana brunami. No jak widzicie po tej orce jest naprawdę mega równo. Tylko wzruszyć, wyrównać. Jechana z tematem, bo jak wiecie, siewnik ma agregat z przodu. Kto Instagrama widział ostatnio, to ZTS stał sobie właśnie z samym agregatem. Kto nie ma Insta, bardzo serdecznie zapraszam do opisu. Wrzucamy, co tam się dzieje. Zapraszam też od razu na Snapchata. Sami dowiecie się, czemu nie ma odzera, gdy widzicie, że do późna pracujemy. Ale też YouTube z dnia na dzień tak czuje się, że niedługo w ogóle nie będzie tych powiadomień. Dlatego też Instagram, Facebook, patrz, Facebook też zasięgi podcinał. I Snap to takie rzeczy, które jeszcze nas ratują, także bardzo serdecznie was, wariaty, zapraszam tam. Majorko, które jest... już długi czas. W tym roku trochę zeszło. I zobaczymy, może przemkniemy przed, nie? Myślę, że Bronek jakoś w miarę przeszedł. Jeszcze metr wyższa, bo jest więcej. Taka długa do tego obiektu.
samochodowym. Wiadomo, dałoby się, ale ciężka cholera. Jak widzicie, pole ładnie mamy zaorane. Dobrze, że nagrałem tego vloga, że zacząłem dzisiaj go nagrywać, bo ostatni dzień orki, z tego co przed chwilą właśnie gadaliśmy z panem Bogdanem. Od jutra drona wpada już tutaj. Od jutra już właśnie tutaj drona wpada. Bierzemy się wreszcie za uprawę, bo już wielka pora siać. Prawdopodobnie to będzie inny vlog niż wszystkie. Jeszcze zabierając się do nagrywania, nie wiedziałem jak on będzie wyglądał. Nie wiem czy będzie film na początku, ale prawdopodobnie tak. Dostanę jakieś ujęcia od Przemka i zrobimy sobie coś ciekawego na początku. A tutaj chcę spróbować czegoś innego, będzie dużo cięć. Mam nadzieję, że tak będę obrabiał tego vloga i będę miał czas. No mówię, będzie dużo cień, będzie ciągle się to zmieniało. Mam nadzieję, że taka forma wam się spodoba. Nie będzie to forma, że praktycznie tak cały czas. O. Będą wyglądały vlogi, ale będą wyglądały tak od czasu do czasu. Na przykład jakieś prace, tak jak orka teraz. Jest podwójnie. Bagienko. Pan Bogdan jedną skibą ładnie zagarnął. Odpływ jest? Jest. Może trochę zleci. Te nasze przyjazdy i tak sobie wymyje ładnie. To jest, porobiło się tych takich bagienek. Wiecie, najgorsze są takie jak znowu powstałe z tych starych bagnach, gdzie już od lat były. Wiecie, nie ma drenaży najczęściej. Kiedy jeszcze dawne stare PGR-owskie drenaże gdzieś były, wystarczyłoby odetkać, a tutaj obstawiam, że pewnie takich nie ma. Chyba jak pamiętacie z filmiku jedynego na kanale Maxolet pod muzykę z wiosny, tam właśnie wtedy z panem Bogdanem kopaliśmy, bo szukaliśmy miejsca, w którym przerwał się stary drenaż. Gadaliśmy o nowy sączek i przepychaliśmy właśnie upryskiwaczem specjalnie zrobiony. Zajrzę do tego. Powrócę teraz jeszcze troszkę do siebie, że tak powiem. Do mojego poprzedniego vloga z orki. Jak wiecie, orałem, mówiłem, że może uda mi się wjechać na siebie, no niestety. Roboty tutaj jest pełno. Widać, no na jeden hektar mi się nie opłaca, żebym musiał po coś jechać do domu. No to jeszcze. A tu bym musiał zjechać, no wiadomo, jednego dnia bym uprawił, rozsiał, uprawił. Zaciął, spałował. Ale to wszystko się by nie kalkulowało w ogóle. Generalnie sieję sobie odmianę Melius. A przy nic wam nie powiem, bo Krzysiu mi w ostatniej chwili zmienił, ponieważ tą, która gdzieś się tam pojawi w poprzednich vlogach, Krzysia na pewno. Nie wiem czy będzie wcześniej czy później, bo zapomniałem dodać do poprzedniego vloga na koniec filmu właśnie unboxing palety, te które do nas do Krzysia przyszły, dla mnie i dla niego, pszenica oraz jęczmienia, i które przepraszam, więc dodam to do jakiegoś Krzysia. Krzysiu chyba nagrywał sobie tego film, więc dołączę prawdopodobnie do tego. Tata rozciął mi pod korzeń, chciałem tak jak Krzysiu, chyba 150 folifowski, ósemki i
wizytówka łącznika. To musimy poczekać, aż Bronku sobie pojedzie. Rozsiał mi to pod korzeń, uprawił, ale niestety tego dnia nie udało się zasiać. Na drugi dzień spadł śnieg. Tak to było przedwczoraj. Dzisiaj mamy chyba 26. Więc no ta pogoda jeszcze, mówię, taka w kratkę. Czekajcie, ja sobie tu mogę w kratkę wziąć i trochę dorać, bo Bronek musi się nacofać. To chłopaki już będą mieli normalny wjazdek. No i niestety z góry was przepraszam, ale no nie uda. Uda mi się odemnieć się mówić, zagrać. Zobaczymy, jak to wyjdzie z dalszymi sprawami u mnie. Może w tym roku jakieś aminokwasy, bo ostatnio dosyć o tym głośno. No i naprawdę jakieś efekty tam tego widać, więc tutaj zobaczymy. Dobra, czas, żebyśmy trochę sobie powykańczali. Bronek akurat tam pomoże chłopakom. O, to wyszło. Idealnie, najlepiej się takie coś zawala. Zostaje mi tak leciutko ponad ciągnik. To jest wtedy najlepiej. Zawsze staram sobie tak odorać, ale no nie zawsze wiadomo, gdzieś na skoczach wynosi, czy na glinie. Ale i tak zawsze efekt końcowy jest praktycznie taki sam. Te chłopaki wojowali, bo cholerna glina. Jeszcze na skosie i się trochę namęczyli. No, akurat ja sobie na powrocie raczej chyba nie zabiorę. Może być mi ciężko. Tym bardziej, bo że mam jeszcze skos. W tą stronę to jeszcze, bo pół mi bardziej ściąga tam. Niestety działa to w odwrotną stronę. Chciały mieć takie tu.
спать не хочу, и будет днем пестерить. Моди бичинку приехать, не бренди тупи. Najgorzej na glinach, tak jak to jest, bo to wiadomo. Normalna ziemia ładnie, to wiecie, odłożę ją i zasypię tą brud, za ta glina się odkłada, odkłada takie kawały duże. Fajne gosto z tyłu. Szynki poustawione. Stare, nie stare, ale... Jak widzicie, kolejna córeczka. Przemek po szkole wrócił, zajechał do nas. Pogoda troszeczkę się zepsuła. Generalnie... Poramy teraz sobie po gorczycy, która została na zimę. Jeszcze tu jeden mały kawałek, który powinniśmy ten moment szafnąć. No i ostatnie 10 hektarów na dzisiaj. I ostatnie 10 hektarów orki. Gdy tamto, to troszeczkę później to, co nam tu zostało. Okej, okay. Teraz sobie kończę. Chcemy pomóc wątkowi, a jadę tu dalej. Przejść robić taki cypelek, ale to machniemy i będzie z głowy mocno jak po kiełbasę w 54. Mój Jezu, co tam się dzieje. Po drogę nie będziemy wyjeżdżać, żeby błota nie nanosić. Cofnę za dwa razy i będziemy mieli wyrównane w miarę. Pojedzionek jakoś zleciał. Szczerze mówiąc, gdybyśmy od samego początku robili wszystkie, to zawsze wiecie, niby czwórka, ale jednak.
jednak trochę robi. Tu gdzieś wiecie, wykończyć, cofnąć to jest o wiele szybciej. Nawet na głupich skrajniakach. I machniemy od razu poprzeczniak. To jest agent. Czwórka ma tylko górny zbiornik, w szóstkach jest jeszcze dolny, więc no im wystarczy na cały dzień pracy, u mnie niestety czwórce nie. A nie brałem od rana bańki, bo przynajmniej miał dowieść. Ty, trzymaj. W tym moim ogródeczku rośnie rozmarzy. Nie wiem czy tu nie lepiej mi będzie cofać. O, Przemek już dojechał. Tu to co jedzie teraz pan Bogdan, jest to miejsce, jak pamiętacie tego vloga z Drenów, gdzie Brączek się zakopał. Gdzie Bronek się zakopał, no trochę to tam sprowadziliśmy do porządku, choć to nie było pole pana Bogdana od tego sezonu dopiero. Teraz dopiero w najbliższych latach się to wszystko poogarnia. No tak jak myślałem, noc nam została. Jeszcze kurczę pada i naprawdę to widoczność jest słaba, tym bardziej, że wiecie, takie pola z kątami, z tym wszystkim. Dlatego też każdy mniej więcej musi się trzymać tego, co robi i to kończyć, żeby później się nie ukazało podczas siewu, że czegoś nie skończyliśmy. Myślę, że jeszcze półtorej godziny, jak nic. A ja się z wami będę żegnał, bo jeszcze teraz no nie jest aż tak tragicznie ciemno. Mam nadzieję, że jeszcze coś na kamerze będzie widać. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Krótszy vlog, mam nadzieję, że fajniejszy będzie. Oby tak było. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Także zostawcie łapkę w górę, subika. Polecę zostawić dzwoneczka. Może chociaż jakieś powiadomienie dojdzie. Oj, Bronek chyba siedzi. Tam jest to miejsce, gdzie siewnikiem tu Piotrek tak się kopał. Zanim refren szedł na górnym filmie. Czy ja tu mogę więcej, czy nie? No, ussana jak cholera, nie pamiętam kiedy to było rane. To jest 2 lata? Pewnie jo. Poczekam. Także co, jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję, do kolejnego vloga. Na razie, strzałeczka, trzymajcie się, cześć!